Dzisiaj was zaskoczę, bo dzisiaj jestem w Rybniku. Przyjechałem popatrzeć, jak wszystko wygląda. Jak mi tutaj ci się Rybnik podoba? Ładny. Tam jest papież. Tu jest fontanna piękna. Tam jest piękna jedna uliczka, taka w dół się ciągnie. Tam jest to druga, mniej piękna. Chodźmy do tej uliczki. To jest ta uliczka, o której Mikuna mówił. No a tam jak się znów przyjrzymy, strasznie duży jest ten kościół. I fontanna, dzieci się bawią. Śmiesznie. Wózki dziecięce na rogu. Ładnie to wygląda. Zawsze w takich miejscach fascynują mnie różne nazwy. Na przykład sklepów. Tutaj jest paryska chwila przyjemności. A zaraz obok niej jest na przykład Bax. CIPO Bax. Nice. Jest galeria Amsterdam. Można odwiedzić Fatimę. Klimaty. Jasne, że tak. Siemasz? Ja nie wierzę. Czemu? Bo cię oglądam. Rybnik jest bardzo ładny. Tak zacząłem właśnie stary tak podziwiać. A tutaj są ręczniki, tak, pościel, tak. Poduszki, koce i narzutyki. Ładny taki perłowski trochę sklep. Myślisz sobie kredyt? Okej. Okay. Ale nie ma co brać kredytów. Kredyt to zło. Jest escape room. Set me free. Chica K. Widzisz sklep Laura C. A tu nagle Czarnobyl. Ktoś ma ładny składzik tutaj. Dobra, mam złe zainteresowania. Ale miło jest tak kogoś spotkać, tak po prostu... Powiem wam, że bardzo miło jest kogoś tak spotkać, tak po prostu... Produkty benedyktyńskie. Bardzo miło jest kogoś tak spotkać, pogadać sobie chwilę. I śmialiśmy się, że rezi nas słońce. Ty, tu się ciągnie dalej taka uliczka, no. Jak to jest ładnie. To jest naprawdę ślicznie. Patrz, Mikuna. To? Nie, wiesz co, to tak... Chleby, wypieki, ciasta. Się zastanawiam, jak ktoś mieszka w Rybniku, czy tutaj wszyscy mają polecenie robienia takich ładnych miejsc, bo naprawdę to centrum wygląda znacznie lepiej niż wiele miast, do których się jeździ, gdzie są same reklamy. No, zarąbiście. Cynamonka. Tylko to brzydkie. No, to brzydkie, jak nie wiem. Tu już nawet do pasmanterii guziczek zaprasza. A widziałeś tą kamieniczkę, jaka jest ładna w ogóle? Ty, chyba że dopiero teraz doszliśmy do rynku, bo tak to wygląda trochę jak rynek teraz, nie? No, ale do takiej pączkarni tradycyjnej to ja bym się wybrał, powiem ci szczerze, i kupiłbym sobie tradycyjnego pączka. Ja bym poszedł do pracowni lodów raczej. To jedno jest w drugim chyba. Ci od moich frytek. Tutaj w Rybniku przerąbane są gołębie, bo się absolutnie wchrzaniają do wszystkiego, ja wam zaraz pokażę. Patrzcie na to. Chcesz? Nom, jaki dobry, nom. Dobra, już mam dość. Fuj. Podejście zabijają mu w tą frytkę. Chcesz kapusty? No fuj. Chyba mu nie posmak. Zjadł! Żegnamy Rybnik, idziemy trochę przejść innymi stronami, żeby zobaczyć trochę więcej. Ej, nie spodziewałem się, że jak pójdę do Rybnika, to tak dużo osób spotkam. W sumie już 8 albo 9. Ci ten Mikuna. Ja wam tak teraz powiem, bo z dwoma chłopakami się przed chwilą widziałem. I uwaga, siedzieliśmy z Mikuną, jedliśmy sobie frytki. I oni podeszli i powiedzieli, jeden z nich: cześć ziemniak, będziemy mogli zdjęcie jak zjesz? Ej, to było takie miłe. I potem dowiedziałem się, że to jest po tym materiale na temat stalkowania i w ogóle, który powstał, że to dzięki temu się udało tak, a nie inaczej wszystko rozwiązać. Siedliśmy sobie chyba z 20 minut, żeśmy siedzieli, gadali o głupotach. Ale zarąbiście. Było nie miło też, bo gołębie dokuczały nam cały czas. Tak, gołębiły i one były nachalne. To był stalking przez gołębie. Widzieliśmy się, że wszystkie gołębie są z Rybnika. O, zobaczmy fontannę. Ty, ciekawy, czy są drobniaki? Nie wiem, ale fontanna jest ładna. Przychodzisz, ty jeszcze coś kupić, tak? Halo? Byku monsterka chciałem kupić. Spotkaliśmy na przystanku jeszcze raz tych dwóch ziomeczków, o którym wam mówiłem. To jest przykład tego miłego zachowania. Cześć. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich z Rybnika. Pozdrawiam Madzie. Ten pozdrawia wszystkich, a ten tylko z Rybnika. Wszystkich z tej miejscowości. Dobra, lecimy. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Zobaczcie, pryzmat. Tu szetoner do drukarek. Tutaj nowy napis, tutaj jakiś taki stary. A z drugiej strony taki wielki... tutaj jest salon piękności chyba. Tam fryzjer widzę. Borys, ale nie szyc. Jak chcesz szyć, to tam jest pasmanteria. No rany, jaka śliczna to jest uliczka. W ogóle to jest bardzo, bardzo naukowe miejsce. Ludzie tutaj szanują naukę, bo tu jest na przykład piękne równanie matematyczne. W, pi, e do r po osi, długość po osi OL z 2012. Tutaj wracamy jeszcze, żeby dokładniej sprecyzować, bo okazuje się, że to na końcu tutaj to nie jest kościół, to jest bazylika. To miasto to jest trochę miasto kontrastów. Ładna kamieniczka, tutaj rozwalona jakaś apteka. Tutaj znowu ładna kamieniczka.
a ta znowu rozwalona. Tutaj jestem w szoku, bo idziesz sobie, wiesz, jest ładnie, a tu nagle tak przerąbane. Albo wychodzisz do góry. Przerąbane, ale niebo za to jest ładne. Śliczne niebo. I tym pozytywnym akcentem kończymy odcinek z Rybnika. Przepraszam. Dziękuję za gościnę. Jeśli wam się podobało takie wstawkowe, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Żeby mi nic nie przejechało.